Kamil Szemleta z nami. Rozmawiamy przed zbliżającą się galą w twoim rodzinnym Białymstoku 20 maja. Tam się zmierzysz z Nazirem Tilmeshem, swoim przeciwnikiem, z którym boksowałeś w 2021 roku. No i to nie była najlepsza walka w twoim wykonaniu. Jak ją wspominasz, powiedz? No dlatego tym bardziej cieszę się z walki rewanżowej, bo sam wiem, że nie prezentowałem najlepszej formy. Tam miałem kilka demonów w głowie. Wiem teraz, co musiałem poprawić, żeby forma w dniu walki była dużo lepsza. Zdiagnozowałeś te problemy z tej pierwszej walki, tam mówisz dużo na przykład o zbijaniu wagi. Tak, zdecydowanie. Sposób, w jaki zbijałem wagę, był taki, jaki był, że było przyjemnie, było lżej jak teraz na pewno, ale w ringu wyszło to, co wyszło, tak? Dlatego też zbijanie wagi to jest takie życiowe, wiesz, że to jest pokazanie takiego prawdziwego życia, że nie ma drogi na skróty, trzeba wejść po schodach, tak? Nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach, musi być ciężko, musi być rygor. Ja poza tym ten rygor lubię, teraz jest rygor, teraz wróciłem do swojego starego dietetyka, z którym współpracowałem wcześniej. Przez swoje problemy rodzinne musiałem niestety znaleźć innego i tamte metody po prostu nie podpasowały mi, co było widać w walce pierwszej z Tilmeshem. Teraz wróciliśmy do tego, co było, tego do zbijania tej wagi takim sposobem dużo lepszym, że później forma w ringu jest dużo lepsza. Tak sobie pomyślałem, czy nie miałeś wtedy też jakiś problem z motywacją, bo tam był Golovkin, Gia, wielkie gale w USA, nie. A potem nagle Ostrołęka chyba. Nie, z tym akurat problemu nie było nigdy. Wiesz, ja się nastawiam na każdą walkę, ja jestem z tego typu ludzi, co nie ogląda się za siebie, nie ogląda się w przyszłość, ja żyję teraźniejszością, tak? Zawsze skupiam się na chwili obecnej, wiesz, ja nie patrzę, co było wcześniej. Mówię ci, no zobaczycie teraz lepszą na pewno wersję Kamila Szeremety. To wam obiecuję, dam siebie wszystko. Wyciągnąłem wnioski i będę chciał je na pewno pokazać w ringu. No i rodzinny Białystok, to jesteś takim lokalnym patriotą wielkim. Rodzinny Białystok, rodzinne Podlasie, teraz mieszkam pod Białymstokiem, co prawda 500 metrów za znakiem Białystok, ale kocham Białystok, kocham Podlasie, zawsze się cieszę, jak wracam na swoje ziemię, do swoich krajanów. I tym bardziej cieszy mnie fakt, że stoczę walkę, główną walkę wieczoru w swoim mieście. Gdzieś w którymś z wywiadów powiedziałeś, że to chyba tak jak Nowy Jork Białystok. Nawet lepiej. Nawet lepiej. Zdecydowanie lepiej. Dlaczego? No dlatego, że to jest moje, tak? To jest moje, to jest znane. Tam się urodziłem, tam żyję i tam po prostu chcę zostać już na zawsze, tak? Fajnie wyjechać, to nie to, że ja się zamykam na coś nowego, tak? Byłem praktycznie na wszystkich kontynentach na świecie, no ale zawsze jak wracam do swojego Białegostoku, do swojego Podlasia, to zawsze uśmiech widnieje na mojej twarzy. Zawsze ten sam. Powiedz, Kamil, masz takie teraz rozkminki, co dalej z twoją karierą, no bo wiesz, zrobiłeś duże rzeczy, boksować o mistrzostwo świata, mieć mistrzostwo Europy, teraz zastanawiasz się, co dalej się boksem, gdzie dążysz, czy po prostu trenujesz i czekasz od walki do walki? Żyję tak jakby teraźniejszością, tak jak wspominałem wcześniej, jest walka z Tilmeshem, na tym się skupiam, co będzie dalej, to zobaczymy. A MMA ci dalej chodzi po głowie? Coś tam przyturla się w tej sali, czy przestałeś? Jest walka z Tilmeshem, co będzie później, zobaczymy. Czyli coś jest na rzeczy. Jest walka z Tilmeshem, zobaczymy. Bo ostatnio pamiętasz, zaczepiałeś Ferrariego, nie? Ferrariego. Tak, no coś tam było, wiesz, bardziej to było też z mojej strony za bardzo nieprzemyślane, po prostu to było takie chwilowe zdenerwowanie jego osobą, że chłopak nie wiadomo skąd tu obraża sportowców i fajnie, że Kamil pokazał mu, gdzie jego miejsce, aczkolwiek nie dosyć pozostał, bo walka naprawdę oglądałem, jak mało którą tą freakową oglądałem, dwie może oglądałem w swoim życiu i to była druga i naprawdę tak się denerwowałem swoimi walkami, tak się nie denerwuję. Dziękować Bogu tam Łaszczyk na 8 sekund przed końcem zdołał go wykończyć. Ty jako jeden z niewielu ostrzegałeś Kamila ze środowiska bokserskiego, że to jednak jest inna robota, takie MMA, nawet freakowa. Wiesz co, bo ja ogólnie czasem pochodzę na brazylijskie jiu-jitsu, czasem pochodzę na zapasy, czasem pochodzę na kopanie, na muay thai, tak. I wiem, że to jest w ogóle inny sport, inna praca, inna kondycja, inna siła, inna szybkość, inny pomyślunek, trzeba więcej widzieć, tak. Ja wiedziałem, że to nie będzie łatwa walka dla Kamila, tym bardziej, że Ferrari był dużo większy od niego, tak. Poza tym był obyty w tej klatce. Dla Kamila to było coś nowego. Co było zresztą widać, ale fajnie, że tak się skończyło i wielu ludzi, którzy ze świata bokserskiego mówiło, że to będzie easy money, no to ja wiedziałem, że będą w błędzie, bo widocznie oni tego nie skosztowali na własnej skórze. Jak ustaliliśmy, już masz walkę z Tilmeshem,
ale walki z teamem nie ma. Krzysiek Głowacki, który zdecydował się na walkę z Glebą, też zawodnikiem ze sportów uderzanych, na to jest chyba formuła MMA, tak? Na galinkę, bo co o tym sądzisz? Sądzę to o tym, że to i tak będzie mimo wszystko bardziej walka stójkowa, ze względu na to, że Gleba, dobrze mówię tę ksywę, tak? No to jest stójkowicz, wiesz, on też nie ma za dużego doświadczenia w parterze. Dobrze mówię, tak? Tam nigdzie nie doczytałem, że gdzieś tam walki toczył. Za bardzo nie wiem, ale tak mi się wydaje. No właśnie, więc ta walka tak raczej będzie, wiesz, stójkowa. Więc Krzysiek na pewno ma jeszcze większe szanse niż jakby dostał zawodnika parterowego, tak? Bo to tak jak mówię, no inna walka, inna w ogóle mentalność do walki, trzeba więcej widzieć, trzeba umieć wyjść z tych obaleń, trzeba samemu umieć obalić, no to troszeczkę co innego jest, tak? To tak jakbyś, nie wiem, przestawiał się z kolarstwa na motory, na ściganty, tak? No, jednak niby to samo, to dwa kółka, ale jednak to jest co innego. Jeszcze a propos tej gali, zapytałem Ciebie jako eksperta od MMA, wśród bokserów, bo dobrze przewidziałeś tę walkę Ferrari kontra Łaszczyk, szpilka z Pudzianem, jak to widzisz? Wiesz co? Stawiam na szpilkę. Wiesz co? Rozum podpowiada Mariusz, tak? Bo wiesz, obycie, nieobycie. Artur ile miał? Dwie walki, tak? Dwie czy trzy? Dwie chyba. No właśnie, nie ma tego bycia, ale serducho za Arturem, wiesz, całe serce za Arturem. Lubię Artura, uważam go, jesteśmy zresztą kolegami, zawsze będę za swoimi trzyma kciuki. Mariusz chyba najlepsze lata ma ze sobą, aczkolwiek ostatnio też pokazał, że trzeba się z nim liczyć, tak? Na koniec takie pytanie, bo dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale ty jesteś jednym z niewielu pisarzy, którzy dobrze poprowadzili finansowo tę swoją karierę i opowiedz, co to jest za akcja z tymi jakimiś budowami, które prowadzisz. No wszystkie pieniądze, jakie zainwestowałem, wiesz, ja pochodzę z nie za bogatej rodziny, do wszystkiego, do czego doszedłem sam. I dzięki temu. Oczywiście dzięki ludziom, których napotkałem na swoim życiu. Moja żona, moje dzieci dały mi ogromną motywację, dają mi ogromną motywację. Kiedyś byłem wpierniczony w hazard, wiesz, wszystkie pieniądze, jakie zarabiałem w boksie olimpijskim, wpierniczałem w automaty. Byłem głupi, byłem naiwny, wierzyłem, że dam radę się odegrać, że odegram. Taki problem, bo to już kilku pieniędzy tak miało. Miałem bardzo duży problem, aczkolwiek ja to nie z tych zawodników, co się żali, tak? I nie z tych zawodników, co patrzą w tył. To już było za mną, ale to nie była porażka, ja to traktuję jako lekcję i ta lekcja pomogła mi po prostu zacząć bardziej doceniać i szanować pieniądze, wiesz, ja dzięki temu, że w ten hazard się wpierniczyłem, to powiem Ci szczerze, wyciągnąłem dużo wniosków i dało mi to kopa motywacyjnego do zarabiania i oszczędzania pieniędzy, to teraz jestem tego najlepszym przykładem. A to były jakieś takie akcje typu, co Szpil opowiadał kiedyś, że przeszedł i całą garzę raz na automacie? Tak, dokładnie. Tylko ja nie zarabiałem tyle co Artur Szpilka, ale zawsze Grand Prix tu się wygrało, tu się Mistrzostwo Polski wygrało, tu stypendium z miasta, tu się stypendium marszałkowskie z województwa podlaskiego dostawało, tu pieniądze z Hetmana Białystok, bo Hetman Białystok jako nieliczny chyba klub płacił takie miesięczne wypłaty. Wszystko się wpierniczało, wiesz. No i do tego jeszcze się robiło długi, bo się wierzyło, że się człowiek odegra. A zaczęło się cudownie, skończyło się jak zawsze. Ale zmądrzałeś na starość, opowiedz o tych inwestycjach swoich. Lepiej późno jak później, dokładnie. No co inwestycje? Zainwestowałem w nieruchomości, buduję szeregówki w markach pod Warszawą, bo tutaj widzę największy potencjał. Co prawda jestem podlasianinem, tak, podlasiakiem, no ale jednak jeśli chodzi o zarobek, no to tutaj będzie większe możliwości, dokładnie. No wiadomo, tu trochę trzeba więcej wydać, no ale jednak zbycie jest dużo większe zainteresowanie, tak. Dlatego postanowiłem też tutaj po rozmowie i po namowach ze swoim wspólnikiem, z Adamem Wojczukiem z firmy Brachole, bo to jest mój człowiek, razem stwierdziliśmy, że zaczynamy budowę i lecimy z tym tematem. A co wyjdzie? To wyjdzie, no co będzie, to będzie. Na pewno na budowie raczej nie stracę. Czyli mieszkanie można u Szeremety kupić, a na razie można 20 maja obejrzeć rewanż z streamerem. Zapraszam. Dokładnie. Mieszkanie można przed walką kupić, bo już jedno, co prawda jest, jedno jest wystawione na sprzedaż na razie, bo nie mam jakieś tam wielkie biegunki ze sprzedażą. Gdzie tego szukać, jakby ktoś chciał? Zielonepomarańcze.pl www.zielonepomarańcze.pl dla wszystkich czytelników, słuchaczy Ring Polska, na specjalny kod rabatowy Ring Polska, dogadamy się i będzie zniżka. Dziękuję.